W tym odcinku dwie porady serwisowe, dotyczące oczywiście sprzętu audio. W pierwszej części poruszymy sprawę regulacji balansu we wzmacniaczach i przedwzmacniaczach, która nadal budzi sporo pytań i kontrowersji. W drugiej części natomiast pogadamy sobie o naprawach odtwarzaczy CD, ale zacznijmy od regulacji balansu. Regulacja balansu występuje w większości wzmacniaczy i przedwzmacniaczy audio. Czym ona jest, chyba nie muszę tłumaczyć. Wszyscy to znakomicie wiedzą. Czy jest ona niezbędna, czy moglibyśmy się bez niej Obejść. Tutaj zdania są podzielone. Moim zdaniem czasem się ona przydaje, choćby dla zidentyfikowania kanałów, czy prawidłowo podpieliśmy kolumny, lub do sprawdzenia, czy oba kanały grają prawidłowo. Często dostaję od Was wiadomości, w których piszecie, że kanały w Waszych wzmacniaczach grają nierówno, że jeden z nich jest głośniejszy od drugiego, mimo że regulator balansu jest ustawiony w pozycji centralnej. Również miałem sporo takich przypadków, że kiedy przekręcamy regulator balansu ze środka na prawo lub na lewo, to odpowiedni kanał, Gra głośniej niż kiedy potencjometr znajduje się w środkowej pozycji. Otóż, często takie objawy są winą nieprawidłowo dobranego potencjometru, właśnie do regulacji balansu. Zanim Wam wyjaśnię o co chodzi, trzeba wrócić do podstaw czyli rozrysować sobie, jak jest połączony taki potencjometr. I jak działa taka regulacja? Oczywiście potencjometr balansu reguluje nam proporcje wzmocnienia pomiędzy oboma kanałami stereo we wzmacniaczu audio, czasem również w innych urządzeniach stereo, na przykład w magnetofonach i tak Co ciekawe, potencjometr taki wcale nie musi być potencjometrem podwójnym, tak jak tu jest narysowane. Znane są rozwiązania, gdzie taki regulator jest zbudowany na pojedynczym potencjometrze. Na przykład tak to jest zrobione we wzmacniaczu NAD 3020. Ale większość urządzeń audio ma jednak regulację balansu opartą o podwójny potencjometr. Jest on włączony oczywiście w tor audio, podobnie jak potencjometr głośności. Ale oczywiście przy balansie obie sekcje potencjometru muszą być włączone przeciwnie, czyli symetrycznie, tak aby przy kręceniu w lewo prawy kanał się wyciszał, a lewy nie, no i odwrotnie. Zatem trzeba pamiętać, zwłaszcza kiedy ktoś projektuje sobie sam konstrukcję wzmacniacza, zawsze trzeba pamiętać, żeby tak właśnie włączyć potencjometr balansu widzimy że tutaj jest trójka na masie a tu jedynka na masie czyli z przeplotem tak zwanym w przeciwnym razie będziemy mieć we wzmacniaczu drugi potencjometr wolum No dobrze to przeanalizujmy sobie pracę takiego potencjometru i na początek wyobraźmy sobie że dajemy tutaj podwójny potencjometr o charakterystyce logarytmicznej czyli takiej na przykład jak dla potencjometru głośności no, i wyobraźmy sobie, że zainstalowaliśmy taki, sobie taki potencjometr, i pytanie, czy to jest dobre rozwiązanie. Ponieważ potencjometr logarytmiczny w połowie swojej wartości, czyli tam, gdzie znajduje się suwak dla środkowego położenia, nie dzieli nam. Rezystancji na pół, ponieważ no, taką ma charakterystykę, i dzieli to mniej więcej w takiej proporcji, jak widzicie. Czyli jeśli mamy 100 kiloohmów wartość całej ścieżki, to w połowie długości mamy 15, powiedzmy na, na górze i 85 na dole. A ponieważ musimy, tak jak mówiłem, odwrócić. Te połówki potencjometru przyłączyć i odwrotnie, no to wtedy, jak widzicie, między jedynką a dwójką dla kanału lewego będzie tutaj 85 km, a dla kanału prawego będzie 15 km, więc absolutnie nie możemy tutaj mówić o tym, że w położeniu środkowym będziemy mieli takie same sygnały tu i tu. Czyli kanał lewy będzie znacznie, znacznie cichszy od kanału. Prawego. Jak widzicie, zastosowanie potencjometru logarytmicznego jako balansu nie jest dobrym pomysłem. Co prawda były stosowane takie rozwiązania, ale wtedy stosowano specjalne potencjometry, gdzie jedna połówka, czyli ta górna połówka miała charakterystykę logarytmiczną, a dolna miała charakterystykę wykładniczą, czyli jakby symetryczną do... Górnej połówki, będąca jakby jej lustrzanym odbiciem. Ale zdobycie takich egzotycznych potencjometrów jest dzisiaj bardzo trudne, zatem takie rozwiązanie raczej odpada. Tutaj mamy potencjometr logarytmiczny, i zobaczcie, kiedy jego suwak, czyli kiedy on się znajduje w środkowej pozycji, jego gałka właściwie znajduje się w środkowej pozycji, to na lewej parze tych zacisków, tutaj mamy 15 km, a na prawej. Mamy 85 około kiloomów. Cała oczywiście ścieżka to jest 100 km, bo to jest potencjometr wartości 100 km. To samo oczywiście mamy na górze. Tutaj również mamy z po prawej stronie 85 około, a po lewej 15, czyli kiedybyśmy odwrócili te, te ścieżki, tak jak to przy potencjometrze balansu trzeba zrobić, czyli ta połówka byłaby wejściem dla kanału lewego, a ta dolna. Prawy i środkowy dla prawego, no to mielibyśmy zupełnie nierówno wysterowane oba kanały, ponieważ no, w środkowej pozycji te części byłyby zupełnie nierówne, więc taki potencjometr absolutnie nie nadaje się do regulacji balansu. Dobra, zatem spróbujmy zastosować tutaj potencjometr o charakterystyce liniowej. Zastosowanie potencjometru liniowego wydaje się być już znacznie lepszym pomysłem, no bo w środkowym położeniu obie połówki mają teoretycznie taką samą, takie same wartości oporu. Czyli w przypadku 100-kiloomowego potencjometru na połowie, kiedy suwak znajdzie się w połowie, no to wtedy dzieli on nam teoretycznie na równe dwie części opór całego potencjometru. Ale nie usuwa to wszystkich wad niestety. Po pierwsze, dlatego że precyzja takiego potencjometru, czyli ta, ta symetria tutaj w praktyce nie jest zbyt duża i na środku ścieżki wiele modeli potencjometrów, nawet tych lepszych, wykazuje spore różnice w rezystancji, co powoduje nadal nierówne działanie kanałów wzmacniacza, mimo że ustawimy pokrętła. Na środku. Po drugie w środkowym położeniu pokrętła nasz regulator balansu no, nadal dosyć mocno tłumi sygnał w torze audio, no bo jest nastawiony jak gdyby na połowę swojej rezystancji. To również powoduje, że kiedy przekręcamy go w jedną czy w drugą stronę, to odpowiedni kanał we wzmacniaczu gra głośniej niż wtedy, kiedy pokrętło mamy na środku, a przecież chodzi nam o to, że kiedy przekręcamy gałkę w lewo, to chcemy słyszeć lewy kanał, ale nie głośniej, tylko z taką samą głośnością jak normalnie, a ściszać ma się tylko prawy i odwrotnie. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów jest potencjometr typu M. +N. Jest to regulator specjalnie produkowany do regulacji balansu. Ma on tak ułożone ścieżki oporowe, że kiedy suwaki obu kanałów znajdują się w środkowym położeniu, tam mamy taki specjalny zaskok. To opór ścieżek w takim położeniu jest równy zero. Dla jednej połówki zero jest, dla górnej, jak widzicie, górna połówka jest zerem, a dla drugiej e, dolna połówka wynosi zero ohmów, czyli jest po prostu zwarte. Powoduje to, że w środkowym położeniu potencjometru no, nie stanowi on praktycznie żadnego oporu dla sygnału, czyli nie tłumi on sygnału o tyle, o tyle tłumi, że tutaj mamy tą część stu kΩ, mamy do masy. W ten sposób czasem zaznacza się na schematach taki potencjometr, że ta część zakreskowana to jest po prostu zwarcie, czyli jak jak widzimy dla wejścia i suwaka, mamy zwarte. Mamy tylko ten rezystor i tą część ścieżki 100 kiloohmową. Ale trzeba pamiętać, że taki potencjometr montujemy do wzmacniacza też z przeplotem, tak jak zwykły potencjometr. Nie ma tutaj odwróconych wyprowadzeń, tak jak niektórzy twierdzą. Zatem, jeśli we wzmacniaczu, który naprawiacie jako potencjometr balansu był zastosowany model M N, to nie wymieniajcie go na liniowy, a tym bardziej na logarytmiczny, bo mogą zacząć się nieoczekiwane problemy. Tutaj mamy taki potencjometr właśnie do balansu, on się nazywa M plus N, czasem one są również oznaczone jako MN po prostu. No i zobaczcie, kiedy on jest w środkowej pozycji, on ma taką zapadkę tutaj, o. słychać, kiedy on chwyta w środku. I zobaczcie, kiedy zapniemy omomierz tutaj między lewy, między prawy a środkowy w górnym rzędzie, to zobaczcie, mamy 70, 78 ohmów niecałe, ten potencjometr ma 100 kiloohmów, zatem tutaj jest praktycznie zwarcie, a kiedy zapniemy na środkowy i lewy, no to mamy te 100 kiloohmów, czyli nasz potencjometr ma połowę ścieżki zwartą w środkowej pozycji, zaznaczam, natomiast w dolnym rzędzie, gdybyśmy zapieli, to będziemy mieli odwrotnie, czyli lewy i środkowy będzie miał małą, mały opór, Zobaczcie, tutaj jest 35 omów, ale to nie ma znaczenia, czy tam 30, czy 20. No w każdym razie bardzo niewiele. Natomiast prawa, prawy i środkowy w dolnym będzie miał, powinien mieć 100. Zobaczcie, o, ma 105 km dokładnie. Zatem to jest potencjometr, który jest specjalnie skonstruowany do zastosowania w regulacjach balansu we wzmacniaczach. Oczywiście, oprócz tego, potencjometr zachowuje się normalnie, czyli tak jak inne potencjometry. Czyli jeśli go, się go przekręci maksymalnie w lewo, to oba, oba rzędy mają tutaj z prawej strony zwarte a tutaj mają 100 kilo, a odwrotnie mają zwarte, tak jak zwykły potencjometr. Zatem potencjometr M plus N, czy MN, montujemy również z przeplotem, czyli tutaj będzie masa i tu będzie masa, a tu będzie wejście i tu będzie wejście. Odtwarzacze CD i płyty kompaktowe. Powoli odchodzą do lamusa, ale nadal jest wielu entuzjastów i kolekcjonerów płyt CD, jest to nadal popularne źródło słuchania muzyki w domu. Na rynku nadal mamy ogromną liczbę modeli odtwarzaczy i wiele z nich ma już sporo latek za sobą, w związku z tym coraz częściej ulegają one awariom. Najczęstszym objawem niedomagań odtwarzaczy jest coraz słabszy odczyt płyt, przerywanie, przeskakiwanie, no i w końcu nasz odtwarzacz całkiem traci zdolność odtwarzania płyt CD. Czas, pomaga czyszczenie optyki lasera, smarowanie mechanizmów, ale zazwyczaj nie na długo po jakimś czasie usterka powraca. Takie objawy są najczęściej diagnozowane jako usterka lub zużycie lasera, czy raczej całej głowicy odczytującej. No i rzeczywiście wiele modeli odtwarzaczy wymaga wymiany głowicy laserowej, często jest to prosta i stosunkowo tania naprawa. Niektóre modele głowic są naprawdę niedrogie, no i po wymianie odtwarzacz znowu na jakiś czas odzyskuje pełną sprawność. Niestety jest też wiele modeli odtwarzaczy rzeczy, w których wymiana lasera jest zupełnie nieopłacalna, bo jest on bardzo drogi w zakupie i taki model loduje najczęściej w śmietniku lub na portal aukcyjny jako nietestowany. Ale czy na pewno wszystkie tego typu usterki są winą lasera? Mam tutaj odtwarzacz CD firmy Technics model SLPS 740a, dosyć popularny kiedyś model, nieźle grający. Jest to przedstawiciel serii S, która była trochę bardziej ceniona od budżetowej serii G. Przypadłością tego egzemplarza jest właśnie to, co zwykle czyli nie czyta on płyt, czasem zdarzy się mu przeczytać y, tok płyty, ale już odtwarzać muzyki nie chce. Co ciekawe, właściciel odtwarzacza powiedział, że czasem po przeczyszczeniu soczewki zaczyna on normalnie działać, ale na drugi dzień znowu nie czyta płyt. Czyli co? Wszyscy zgodziliby się z diagnozą. No pada już laser i trzeba go wymienić. Siedzi tutaj głowica, która się nazywa CDM 4x19, bardzo solidna notabene i stosowana przez wielu producentów odtwarzaczy CD, nie tylko przez Technixa. Niestety wymiana jej w tym modelu jest zupełnie nieopłacalna, bo trzeba by tą głowicę kupić za grubo, ponad 300 zł, a sam odtwarzacz no, nie jest dużo więcej dzisiaj wart. Zatem co? Utylizacja? Otóż nie, tym razem diagnoza jest całkowicie błędna. Zauważyłem, że kiedy pozostawimy odtwarzacz włączony na kilkadziesiąt minut, to po włożeniu płyty, zobaczcie, zaczyna on ją czytać i nawet zaczyna ją odtwarzać, jak gdyby nigdy nic, i dopóki będziemy go używali, będzie on działał bez problemu aż do momentu, kiedy go wyłączymy. Wystarczy 10 minut wyłączenia i po kolejnym załączeniu problemy wracają. Odtwarzacz znowu nie widzi płyt i tak dalej. Otóż, moi drodzy, gdyby laser był już słaby, to niezależnie od tego, jak długo odtwarzacz byłby włączony, to i tak nie, nic nie działałoby prawidłowo. Trzeba szukać innych uszkodzonych elementów. Bardziej doświadczeni widzowie na pewno się domyślają, że należy szukać wśród kondensatorów elektrolitycznych to one są przyczyną takich problemów. No ale znowu. Wymiana wszystkich elektrolitów w, w, w odtwarzaczu może być nie mniej upierdliwa niż wymiana lasera. Co prawda, nie wydamy już tylu pieniędzy, ale pracy byłoby sporo. Warto byłoby zawęzić liczbę podejrzanych elektrolitów. Rzućmy okiem na schemat odtwarzacza i na początku spróbujmy przyjrzeć się schematowi płytki, która znajduje się pod mechanizmem odtwarzacza. Tam jest elektronika, która bezpośrednio steruje laserem, przesuwem lasera i cewkami soczewki. Tak wygląda schemat naszej płytki, która znajduje się pod mechanizmem naszego odtwarzacza. No i rzeczywiście, jak widzimy, mamy tutaj dwa specjalizowane układy scalone, które sterują praktycznie wszystkimi elementami naszej głowicy odczytującej, zarówno cewką ostrości, jak i cewką przesuwu lasera, samym laserem, jego mocą, fotodiodami oraz silnikiem napędu płyty. No i rzeczywiście mamy tutaj kilka elektrolitów. Dla mnie najbardziej podejrzane są dwa. Jeden tutaj, który się znajduje w obwodzie sterownika, Mocy Lasera to jest ten C2521 chyba oraz kondensator C2532, który znajduje się tutaj w tym przydolnym układzie scalonym, ale skoro mamy tylko 7 elektrolitów, to chyba warto je wszystkie wymienić. No i zobaczymy, czy w ten sposób przywrócimy nasz odtwarzacz do życia. Jak widzicie, wyjąłem mechanizm z naszego odtwarzacza i interesuje nas ta oto tutaj płytka która jest sterownikiem zarówno silnika napędu płyty, jak i mechanizmu przesuwu lasera, a także napędza soczewki ogniskujące laser. Zatem odkręcamy płytkę i zobaczymy, czy są na niej jakieś interesujące nas elementy. Tutaj widzicie naszą płytkę po wymianie elektrolitów już. No i rzeczywiście jest ich 7 to jest kondensator, który wymieniłem na kondensator foliowy, bo tutaj nie, po prostu nie miałem takiego jedno-mikrofaradowego i dałem foliówkę. Pozostałe zostały wymienione, a tu mamy te dwa kondensatory, które były najbardziej dla mnie podejrzane. No i zobaczmy sobie teraz. Tutaj mamy nasze wymienione elektrolity, 7 sztuk. No i ja już te 6 tutaj mierzyłem i one w miarę mają dobrą jeszcze pojemność, trochę zaniżoną, ale mają spory ESR. Te 220 mikrofaradów mają no, już powyżej kilku omów, więc nadają się również do wymiany. Ale zobaczcie, tutaj mamy ten kondensator, który jest odpowiedzialny za... Znajduje się w obwodzie regulacji mocy lasera. I zobaczcie, on ma mieć 47 mikrofaradów, a ma niecałe 9... Niecałe 10 mikrofaradów, 9,30, plus 26 ohmów esr więc ten ewidentnie jest już do wymiany. No, nie nadaje się do niczego. I właśnie on prawdopodobnie był przyczyną tego dziwnego działania, czy raczej niedziałania odtwarzacza. Zatem montujemy płytkę z powrotem do odtwarzacza i sprawdzamy, czy działa. No to sprawdźmy sobie. Włączam go pierwszy raz po złożeniu, zobaczcie. Załadujmy sobie płytę, także on jest zimny, on w ogóle nie chodził wcześniej poprzednio po załadowaniu, po takim załadowaniu w ogóle nie czytał nawet Table of Content z płyty, czyli tytułów. A teraz zobaczcie, od razu działa i od razu odtwarza. Ja tu sobie sprawdzę jeszcze na słuchawkach. Włączmy sobie słuchawki. Zobaczcie, no, przy okazji jeszcze. Trzeba wyczyścić potencjometr, bo słyszę, że trzeszczy, ale wszystko działa i dźwięk jest nawet czysty. Zatem już na początku trafiliśmy w dziesiątkę, no może w ósemkę, i udało nam się zlokalizować usterkę. Oczywiście z tym trafianiem to lekka ściema. Ja już od początku spodziewałem się takiego scenariusza, bo nie pierwszy raz to robię. Sami mogliście obserwować podobny przypadek w odcinku o odtwarzaczu Marant CD73. Jak to się zatem dzieje, że większość diagnoz. Y Dotyczących usterek odtwarzaczy CD wskazuje na uszkodzony laser. Otóż często jest tak, że nawet kiedy mamy sytuację tak jak tutaj w tym odtwarzaczu, ale jeśli ktoś rzeczywiście wymieniłby laser na nowy, to być może odtwarzacz no, nawet działałby poprawnie z tamtymi zużytymi elektrolitami przez jakiś czas, bo nowy laser dawałby radę. Często jest też tak, że w takich przypadkach jak ten Użytkownicy zaczynają regulować parametry lasera tymi rezystorami nastawnymi, jeśli takowe tam są, co przy dużym szczęściu również może pomóc na krótko. Jednak zazwyczaj doprowadza to do totalnego rozregulowania lasera, no i kółko się zamyka. Wtedy już na pewno. Laser jest do wymiany. A jak to się dzieje, że czasem po czyszczeniu soczewki odtwarzacz również zaczyna działać? Domyślacie się tutaj, że nie jest istotne samo czyszczenie, a czas, kiedy odtwarzacz pozostaje w stanie włączonym, zanim znajdzie się waciki w łazience, zanim przyniesie się jakiś płyn do czyszczenia, no to mijają minuty, odtwarzacz cały czas jest włączony. A stare elektrolity wracają do życia, a użytkownik wtedy myśli, że pomogło właśnie czyszczenie. Wydaje mi się, że w dużej części uszkodzonych odtwarzaczy CD winne są właśnie elektrolity, i to nie te w zasilaczu, a właśnie te w elektronice sterującej laserem, zwłaszcza dotyczy to starszych modeli, gdzie nie było jeszcze zintegrowanych płytek PCB przy samym laserze, chociaż i tam też czasem bywają kondensatory elektrolityczne i zdarzyło mi się nieraz wskrzesić do życia głowice laserowe, które miały od dawna wylądować w śmietniku. Nie traktujcie tego jako reguły. Nie wszystkie takie objawy są winą elektrolitów. Oczywiście lasery też się psują i zużywają, ale zawsze warto spróbować. Zatem. Przed wydaniem pieniędzy na nowy laser lub nowy mechanizm, jeśli macie zacięcie do serwisowania sprzętu audio, rzućcie okiem, czy nie warto by zajrzeć i sprawdzić, czy nie zawiodły kondensatory zwane elektrolitami. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.